Jeżeli słysząc termin fotooddychanie w pierwszej kolejności myślisz tlen, to znaczy, że dobrze główkujesz. Znasz już cykl Kalwina i wiesz, że dzięki niemu roślina jest w stanie wykorzystać obecny w powietrzu nieorganiczny związek, jakim jest dwutlenek węgla, wykorzystać obecny w nim węgiel po to, żeby wytworzyć związki organiczne, cukry, z których jest w stanie czerpać energię. Dzisiaj porozmawiamy o fotooddychaniu, które jest taką odmianą, rodzajem cyklu Kalwina, ale rodzajem cyklu Kalwina zupełnie dla Rośliny nieopłacalnego. Wiesz już, że całym kluczem fotosyntezy jest to, żeby z dwutlenku węgla, zaznaczonego dla Ciebie tutaj, zaabsorbować węgiel i żeby wytworzyć z niego glukozę na ostatnim etapie fotosyntezy. W fotooddychaniu roślina zamiast wykorzystywać dwutlenek węgla, wykorzystuje tlen, w którym, jak widać na pierwszy rzut oka, węgla nie ma. Za chwilę wrócimy do tego, w jakich warunkach fotooddychanie jest nasilone, dlatego, że może w tym punkcie ci od razu powiem, że taka przeciętna roślina, to w niej jednocześnie odbywa się normalny, klasyczny cykl Kalwina i fotooddychanie. Przez to, że istnieją reakcje fotooddychania, to roślina przeciętnie traci mniej więcej czwartą 25 tego dwutlenku węgla, który. Jest w stanie pochłonąć do środka. Zamiast go wykorzystywać w sposób efektywny, to on z powrotem jest wydalany z rośliny. No i możesz sobie wyobrazić, że to są po prostu straty energetyczne. No dobrze, za chwilę wrócimy do tego, kiedy fotooddychanie jest nasilone, jakie czynniki sprawiają, że ten nieefektywny cykl Calvina zachodzi, ale na początek musimy się zastanowić, jak w ogóle może do tego dojść. A dochodzi do tego za sprawą enzymu który poznaliśmy ostatnio. Pamiętasz go może? O nazwie rubisko. Tutaj akurat jest struktura 3D białkowa tego enzymu i ja ją tutaj wkleiłam po to, żeby nam przypominała, że rubisko to jest duży enzym złożony z wielu podjednostek białkowych, ale to co jest najważniejsze z punktu widzenia dzisiejszego filmu, to jest to, że ten enzym jest w stanie wiązać zarówno CO2, jak i O2. Zobacz Nazwa tego enzymu sama na to wskazuje karboksylaza, to znaczy, że jest w stanie przeprowadzać reak reakcję karboksylacji, czyli asymilować dwutlenek węgla, i to jest ta sytuacja, która jest na plus. A ta sytuacja, która jest na minus, to jest to, że przyłączany jest tlen. A nie dwutlenek węgla, jak w klasycznym cyklu Calvina, i to jest sytuacja dla rośliny niekorzystna, dlatego że ona jest po prostu stratna na tym węglu, który normalnie z CO2 asymiluje. Tak więc, rubisko jest głównym bohaterem naszego dzisiejszego filmu. Oprócz tego, musimy sobie przypomnieć króciutko kilka terminów, które powinniśmy znać. Otóż, rubisko co robi? Rybulozo-1,5-bifosforan jest zazwyczaj wiązany z dwutlenkiem węgla. Jeżeli nie pamiętasz o czym mówię, to teraz powinieneś wrócić do filmu dotyczącego cyklu Calvina. Ale wiemy już właśnie z tego filmu, że RUBP, ta substancja o tutaj, rybulozo-1,5-bifosforan jest wiązana z dwutlenkiem węgla. Zazwyczaj. W tym przypadku będzie wiązana z tlenem. Zapiszemy sobie to jako dwie alternatywne możliwości. Jak może pamiętasz właśnie z poprzedniego filmu, to dzięki temu, że wiązany jest dwutlenek węgla do RUBP powstaje kwas trzyfosfoglicerynowy, czyli PGA. I to jest taki kwas, to jest taka substancja, która w następnym kroku przemieniana jest w aldehyd trzyfosfoglicerynowy. I ten aldehyd trzyfosfoglicerynowy to już jest bardzo blisko do tego, żeby został zamieniony w glukozę. Ale. To co chcę podkreślić to jest to, że PGA, czyli kwas 3-fosfoglicerynowy ma 3 węgle. Narysujemy sobie tu trzy węgle. O. To i to, że te trzy węgle się tutaj pojawiają, to się pojawiają w efekcie tego, że do P może być dzięki rubisko przyłączane CO2. Narysujemy to sobie może w ten sposób. A teraz sytuacja alternatywna. Jak mamy taką sytuację, że zamiast dwutlenku węgla przyłączany jest tlen, to nie powstają tak jak normalnie dwie cząsteczki PGA trzywęglowe, tylko powstaje jedna cząsteczka PGA i powstaje dodatkowo jedna cząsteczka dwuwęglowa. Co z tego wynika? Często fotooddychanie nazywa się fotosyntezą. C2 właśnie dlatego, że na tym pierwszym etapie, na którym powinny powstać dwie cząsteczki PGA, czyli związku trójwęglowego, powstaje jedna cząsteczka związku trójwęglowego i jedna cząsteczka związku dwuwęglowego. No dobrze, teraz kiedy przypomnieliśmy sobie już te terminy, wiemy, że główną rolę gra tutaj rubisko, które po prostu może w dwojaki sposób reagować, albo z dwutlenkiem węgla, albo z tlenem i w zależności od tego, z czym będzie reagować, to będzie inny efekt przyłączania do RBP tlenu albo dwutlenku węgla. Wróćmy teraz do tego, kiedy fotooddychanie się nasila, kiedy ten niekorzystny, niekorzystna sytuacja ma miejsce. No więc, po pierwsze, rubisko będzie chętniej wiązało tlen niż dwutlenek węgla wtedy, kiedy się zrobi ciepło. Masz tutaj zapisaną wysoką temperaturę. To jest pierwszy czynnik. Co się wtedy dzieje, jak jest wysoka temperatura? Z lekcji biologii może pamiętasz takie coś, co się nazywa aparat szparkowy. Ten, który wkleiłam tutaj, to jest akurat zdjęcie aparatu szparkowego pomidora. To jest taki... Taki organ roślinny, można go chyba tak nazwać, który otwiera się lub zamyka i w zależności od tego, czy on jest otwarty, czy zamknięty, to roślina albo łatwiej wymienia gazy z jej otoczeniem, albo trudniej. No, to tak jak z drzwiami czy oknem: jak zamknięte, to ciężej, żeby wpadało do środka powietrze i jednocześnie wychodziło z naszego mieszkania. Tak samo jest w przypadku aparatu szparkowego i roślin. Jeżeli aparaty szparkowe są zamknięte, a dzieje się tak w przypadku wysokiej temperatury, bo roślina nie chce wytracać wilgotności. To wtedy zmienia się stosunek dwutlenku węgla do tlenu wewnątrz rośliny. Dzieje się tak dlatego, że roślina, jak wiesz, wydziela tlen. Dwutlenek węgla powinna pobierać z zewnątrz, po to, żeby jak najefektywniej asymilować obecny w nim węgiel. No i ten niski stosunek CO2 do O2, ponieważ O2 nie może się wydostać z zewnątrz, jednocześnie. Na zewnątrz, jednocześnie CO2 nie może się dostać do środka, powoduje, że fotooddychanie jest nasilone. Wiemy już, że w roli głównej występuje tutaj rubisko. Rubisko jest enzymem, jak już wiesz z tego rysunku, który pokazałam Ci przed chwilą, który łączy, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest super ważne, albo CO2 z rubep, P, czyli rubuloza 1,5-bifosforanem, albo tlen. I jeżeli wiąże tlen, to mamy do czynienia z fotooddychaniem, jeżeli wiąże CO2, to mamy do czynienia z klasycznym cyklem Calvina. Okej. Okay. Znamy już nomenklaturę, która jest nam potrzebna do zrozumienia fotooddychania i tak naprawdę wiemy to co o nim najważniejsze. Zamiast efektywnie wiązać CO2, rubisko wiąże tlen. Wiemy już dlaczego taki rodzaj Cyklu Kalwina. Właściwie to nawet nie powinna o nim mówić jako o cyklu Kalwina. Wiemy już dlaczego fotooddychanie nazywa się czasem fotosyntezą C2. Dlatego, że zamiast kiedy Rubę P wiąże się z dwutlenkiem węgla, to powstają dwa związki trzywęglowe, dwie cząsteczki PGA. W przypadku kiedy wiąże się tlen, to powstaje jedna cząsteczka trójwęglowa i jedna cząsteczka, która ma dwa węgle. I właśnie od tego pochodzi nazwa fotosynteza C2. No dobrze, wiemy już całkiem dużo na ten temat. Możemy teraz przejść do kolejnego etapu, w którym przyjrzymy się, na czym konkretnie polega zmiana z fotosyntezy, w której jest cykl kalwina, na taką, w której występuje fotooddychanie. Pamiętając przy tym, że to jest uproszczenie, że tak naprawdę to w roślinie cały czas występuje i fotooddychanie, i cykl kalwina jednocześnie. Ok, w roli głównej rubisko. To już wiemy. W przypadku tego slajdu chcę zwrócić Ci uwagę na to, że po prawej stronie mamy cykl Kalwina, a po lewej stronie mamy fotooddychanie, to jest jego angielska nazwa. No i teraz to, co już wiesz, to jest to, że rubisko, związek pięciowęglowy, może powinnam to w ogóle powiedzieć wcześniej, podkreślić, że to jest związek pięciowęglowy, no bo jak do takiego związku pięciowęglowego dodamy jeden węgiel z CO2, to mamy sześć atomów węgla i dzięki temu możemy stworzyć dwie cząsteczki PGA. W tym przypadku tutaj też O zapiszemy sobie, że to jest pięciowęglowa cząsteczka RUB P. No dobra, ten etap jest taki sam, tylko w jednym przypadku mamy tlen, w drugim przypadku zaznaczam go inaczej, dwutlenek węgla. Tutaj jeszcze raz zaznaczam, że to jest sytuacja na plus, a to jest sytuacja, która z punktu widzenia wydajności energetycznej jest dla rośliny nie bardzo. Dobra, w porządku, idziemy dalej. To, o czym wspominałam ci wcześniej i co jest centralnym etapem cyklu Kalwina, tutaj mamy dwie cząsteczki PGA, które powstają dzięki temu, że do jednego węgla od tego węgla z CO2 przyłączane jest 5 węgli z rube P. I całe clue fotooddychania mamy tutaj. To jest ta alternatywna wersja wydarzeń, w której powstaje jeden związek, jedna cząsteczka związku trójwęglowego i jedna cząsteczka związku dwuwęglowego. W przypadku normalnego cyklu Kalwina, to tutaj nie będziemy sobie opowiadać, co się dzieje dalej, bo to mamy w oddzielnym filmie, ale przyjrzymy się, co się dzieje w fotooddychaniu. Chciałabym, żebyś zwrócił uwagę na to, co się dzieje tutaj. Nie będziemy omawiać po kolei wszystkich przemian, przez jakie ten związek dwuwęglowy musi przejść, ponieważ ten związek trójwęglowy PGA może normalnie dalej uczestniczyć w cyklu Calvina i faktycznie tak się dzieje, że część z tego PGA, które tutaj powstaje, po prostu wchodzi w normalny cykl Calvina. Ale nie będziemy omawiać szczegółowo tego, coś, co się musi zadziać z tą cząsteczką dwuwęglową, żeby ona koniec końców została. Zamieniona w taki sposób, żeby roślina była w stanie ją wykorzystać. Bo roślina koniec końców wychodzi na swoje. Ale chcę ci powiedzieć, że żeby to się stało, to roślina musi w to włożyć super dużo energii, ale to jest jeszcze mało. Bo to, co zaznaczałam dla ciebie tutaj tym granatowym prostokątem, i teraz zaznaczam wykrzyknikiem, to jest po pierwsze to, o czym mówiłam wcześniej, że wytracane jest CO2, to, że tu jest strzałka na zewnątrz, to to znaczy, że to roślina wydziela. Najpierw, oczywiście, wydziela do swojego wnętrza. CO2 po prostu ucieka na zewnątrz. Jest jakieś 25% strat. Chyba zresztą już to wcześniej wspomniałam. Ale to jeszcze nie jest koniec historii. Jakby tego było mało, że jesteśmy stratni na CO2, właściwie roślina jest stratna, to jeszcze wydzielany jest amoniak. Amoniak zawierający azot to jest dla rośliny substancja trująca. To jest coś, tak samo zresztą jest dla nas. Co trzeba wydalić? A żeby to wydalić, to jeszcze dodatkowo. Trzeba w to włożyć energię. Tak więc fotooddychanie jest nie tylko niewydajne, bo tak jak Ci powiedziałam, koniec końców roślina wychodzi na swoje i dochodzi do takiego momentu, w którym jest w stanie po cyklu, 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 cyklu przemian dojść do takiego samego momentu, do jakiego by doszła w cyklu kalwina. Ale oprócz tego, że to jest niewydajne, zużywa strasznie dużo energii, angażuje wiele. Organeli komórkowych, zaraz temu przyjrzymy się trochę bardziej dokładnie. To jeszcze produkowana jest substancja, która dla rośliny jest po prostu trująca, czyli amoniak. Same minusy. Zachodzi pytanie, dlaczego, jeżeli tyle minusów jesteśmy w stanie wymyślić, to taka reakcja w ogóle się utrzymuje? Dlaczego to jest tak, że w roślinach istnieje i cykl Kalwina, i fotooddychanie? To jest bardzo interesujące pytanie z punktu widzenia ewolucji. Być może ta cecha nie jest aż tak szkodliwa jak nam się wydaje. To znaczy może jakiegoś klucuszka wiedzy nie mamy. Może jest jakiś powód, dla którego foto oddychanie jest roślinnie potrzebne, ale Druga możliwość jest taka, że ono po prostu nie jest wystarczająco przeszkadzające, żeby taką roślinę obciążać ewolucyjnie, to znaczy, żeby zmniejszać możliwość jej sukcesu reprodukcyjnego, dlatego że dla ewolucji liczy się tylko to. I chciałam, żebyś zapamiętał ten przykład, bo z punktu widzenia rozumienia tego, czym jest ewolucja, to jest niezwykle istotne. Cecha nie musi być korzystna, po to, żeby była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ona po prostu. Nie może przeszkadzać w rozmnażaniu, w przekazywaniu genów kolejnym pokoleniom. Ale to była dygresja. Wróćmy więc do fotooddychania i do tego, o czym już powiedziałam. Teraz na oddzielnym slajdzie pokazuję Ci, jak się nazywa ten związek dwuwęglowy, bo chciałabym, żebyś bardzo dobrze zapamiętał jego nazwę. Tutaj ona się znajduje fosfoglikolan. Fosfoglikolan to jest ten związek dwuwęglowy, od którego pochodzi nazwa fotosynteza C2. To jest właśnie ten związek. Jeszcze raz narysowane jest dla Ciebie to samo, co Ci przedstawiłam wcześniej, że jak tlen wchodzi w reakcję z rubisko i jest przyłączany do RUB P. o tutaj narysujemy sobie, że to jedno ma się wiązać z drugim, to wtedy powstaje właśnie fosfoglikolan i ten fosfoglikolan jak już wiesz, między innymi z wydzielaniem amoniaku, musi zostać poddany szeregowi przemian. Bierze w tym udział peroksysom i biorą w tym udział mitochondria. Tutaj na samym końcu masz zaznaczone, że ucieka nam CO2, a wykorzystywany jest tlen. To jest ten sam tlen, który o tutaj widzimy, zaznaczam krzyżykiem, że to jest ten sam tlen, to o to, o to samo chodzi. Ale to, na co chciałam zwrócić Twoją uwagę, to jest to, że taka cząsteczka musi przejść naprawdę szereg, szereg, szereg przemian, najpierw przez są potem przez mitochondrium, aby koniec końców, jak już mówiliśmy, roślina wyszła na swoje i żeby zostało wytworzone PGA, z którego w dalszych przemianach może być wytwarzana glukoza. Do usłyszenia następnym razem.